Giełda kooperacji organizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego służyć ma przede wszystkim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom do zaprezentowania swojej oferty, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów handlowych. I tak jest już od 25 lat. Ale dopiero ostatnio wydarzenie to zaczęło bić rekordy frekwencji. Ponad 160 przedsiębiorców z trzech krajów, którzy będą uczestniczyć w dzisiejszym forum w giełdzie kooperacyjnej. To cieszy, bo to pokazuje, że to co robimy, ta formuła form kooperacji ma sens. Są to przedsiębiorcy z Polski, Czech i Niemiec. Mniej więcej to rozkłada się po 1/3. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców z wielu branż. Przyjechali do nas przedsiębiorcy, głównie z branży maszynowej, metalowej, branży IT, nowoczesnych technologii, ale także z branży tworzyw sztucznych, czy też z branży logistycznej. Wszystko przez zmianę sposobu organizacji tego wydarzenia. Zmieniliśmy formułę. Od kilku lat ona sprawdza się znakomicie. Jest to formuła spotkań bezpośrednich w formule B2B. Dzięki naszemu systemowi rezerwacji na giełdę kooperacyjną przedsiębiorca z wyprzedzeniem wie, kto będzie, z jakich branż, czym się zajmuje dana firma i jakie ma oczekiwania kooperacyjne. To oczywiście nie wszystkie atuty. Zaproszono ekspertów Joannę Janowicz, doradcę biznesowego oraz Mateusza Biernackiego z agencji Rekiny Sukcesu, którzy podzielili się z uczestnikami forum swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie bez znaczenia był także międzynarodowy charakter tego wydarzenia. Zmiany na świecie powodują też to, że wiele firm szuka partnerów bardzo blisko siebie, geograficznie. I to powoduje po prostu, że nawiązywanie tych kontaktów coraz bardziej intensywne się staje między Saksonią, załóżmy Dolnym Śląskiem, czy powiedzmy taką południowo-zachodnią Polską. Czeska strona daje takie wielkie. Udział ze strony czeskiej też jest bardzo duży. Sporo naszych przedsiębiorców uczestniczy w tym wydarzeniu od lat. Tak więc forum ma już wyrobioną markę w naszym kraju. Władze Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dostrzegają rosnący potencjał giełdy kooperacji. Dlatego zaczęto zastanawiać się nad organizacją dwóch tego typu wydarzeń w ciągu roku. Jest szansa, że pomysł zostanie wcielony w życie już w 2019 roku.